A tak, kochani, prezentuje się nasz budyniowiec z musem truskawkowym, który wczoraj robiliśmy na live'ie. A oto, kochani, nasz przepyszny budyniowiec. Smacznego! A oto, kochani, nasze ciasto z truskawkami i bitą śmietaną. Smacznego! Witajcie, kochani, a dzisiaj na live robiliśmy nasze ciasto z rabarbarem. Jest to ciasto cynamonowe z kawałkami gorzkiej czekolady. I rabarbaru. Tak. Kochani, a tak pięknie prezentuje się nasze ciasto, które piekliśmy dziś na live. Smacznego! Smacznego! Smacznego. Pa! Witajcie, nasze kochane asy. Mamy lato, jak lato, to wiecie, owoce. Jak owoce, to co? To przetwory. A jak przetwory, to co? No to robimy ciasto. Zapraszamy. Mamy tutaj składniki mocno owocowe, czyli będzie czerwona porzeczka i malinka oraz wiśnie. Mamy tutaj mąkę i proszek. Mieszamy. Ojej. Ciasto mamy pięknie wyrobione. Waneska wyrabiała. Teraz będziemy je dzielić na dwie połowy. Na jasną i ciemną. Ciemną robimy troszeczkę mniejszą. Jaśniejszą natomiast troszeczkę większą. Bynajmniej ja tak lubię. No to zaczynamy. Dobra. A tu, kochani, nasza masa czekoladowa się miesza. Ciemne ciasto dajemy na spód. Tak, kochani. Wysypujemy, kochani, owoce. No teraz możesz pokazać. Robimy kruszonkę, kochani. Okay. Stop. Mamy cukier. No. Wysypujemy, kochani. Wysypujemy, kochani, wiśnie. Dobra, stop. Olej wlany, teraz mieszamy. Dobra. Ciasto gotowe. Wstawiamy do piekarnika. 180 stopni, 45 minut. Kochani, nasze owocowe ciasto już jest gotowe. Wyjmujemy z piekarnika. Czyż nie jest piękne? Smacznego, kochani! Witajcie, kochani! Sezon letni w pełni, a jak sezon letni, to przepiękne, czerwone wisienki. Dzisiaj będziemy robić kompot wiśniowy, także zapraszamy. Wisienki myjemy, tak, i wkładamy do durszlaka, żeby odciekły. A tutaj sekretny przepis na orzeźwiający kompot, czyli mięta ogrodowa. Będzie przepyszny. Kochani, do garnka z wodą przygotujemy nasze i gotujemy. Nasz kompocik, kochani, przepięknie się gotuje. Wisienki już pękają, oddają swój sok. Będzie pyszny. No i, kochani, dodajemy słodzidło. Oczywiście każdy używa takiego słodzidła, jakie mu odpowiada. A kiedy, kochani, kompot przestygnie, możemy dodać mięty.
co sprawi, że nasz kompot będzie orzeźwiający w te letnie upalne dni. Oto kochani nasz kompocik z wiśnią i miętą. Przelewamy go w taki oto baniaczek z kranikiem do łatwego wlewania w szklaneczkę. No i co? Na zdrówko kochani! Witajcie! Obiad ulubiony dziewczyn. A wiecie co to jest? Kluski ziemniaczane! Kluski tak. Ziemniaczane! Są to kluski ziemniaczane z twarogiem. Zapraszamy! Zapraszamy! A tutaj kochani mamy przygotowane ciasto na kluski. Są to starte ziemniaki oraz mąka. I jest to posolone. Następnie będziemy gotować to w osolonej wodzie. I kochani, tutaj mamy takie specjalne sitko z oczkami do klusek ziemniaczanych i tą oto szpatułką będziemy właśnie teraz robili kluski. Tak, do tego sitka? Tak, tak trzemy kochani tutaj do garnka, tak trzemy nasze kluski. Tak, dokładnie. A tak kochani, kluseczki wyglądają pięknie w osolonej wodzie. Teraz musimy je pogotować około 10 minut. A teraz kochani, do okraszenia będziemy kroić troszkę boczku, aby okrasić nasze kluski. A teraz kochani, nasz tłuszczyk leciutko solimy oraz dodajemy tłuszcz. Kochani, nasze kluski już się ugotowały, odlewamy je na wiśle. Odlaliśmy część, następnie przelewamy je, ale ciepłą wodą, żeby nasze kluski były ciepłe. Teraz kochani, nakładamy nasze kluseczki do miseczki. Następnie kochani, krasimy nasze kluseczki. I końcowa czynność, czyli dodajemy do naszych klusek twarów. A oto kochani efekt końcowy naszych kluseczek. Jeżeli ktoś chciałby, żeby były słońsze, to sypujemy soli. Tak. Smaczne!